Jak mogłaś mi to zrobić? Tyle lat się przyjaźnimy. Dalej możemy się przyjaźnić. No, na pewno. Ej, co się dzieje? Ta idiotka zepsuła mi związek. To nieprawda, Mariola będąc na szkoleniu poznała innego chłopaka i chciała zerwać z Łukaszem. Ostatnio poznałam super sposób na rozwiązywanie konfliktu. Chcecie wiedzieć, na czym polega? Jasne. A ty, Mariola, co na to? Nie będę rozmawiała ze sobą na tak niskim poziomie. O proszę, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Hejka, mediacje są super sposobem rozwiązywania konfliktu i zwykle udaje się znaleźć rozwiązanie nawet w najgorszych sytuacjach. Mediacje są poufne i nikt poza nami nie będzie o tym wiedział. Co wy na to? Niech wam będzie. To super, może umówimy się w piątek po lekcjach w kole mediatora? Mi pasuje, mi też. To super, widzimy się w piątek. Dłużej się nie dało, księżniczko? Nie dało. To może zacznijmy. Powiedzcie, na czym to ma polegać, bo się spieszę. Na pewno chcecie się porozumieć? No ja bym chciała. A ty, Mariola? No skoro już tu jestem, to możemy spróbować. Jak już pewnie wiecie, mediacje są dobrowolne, poufne i nieformalne, a mediator jest osobą bezstronną. Czy wyrażasz zgodę na mediację i na mnie jako mediatora? Tak, wyrażam zgodę. Tinga, wyrażasz zgodę jakby na mnie jako mediatora? Tak. To może powiedzcie nam, o co chodzi. Wyjechałam na szkolenia, w tym czasie ona perfidnie odebrała mi chłopaka. Czy ty się w końcu ode mnie odczepisz? Sama wiesz, jak było. Dobrze wiem, jak było. Wykorzystałaś sytuację, żeby związać się z Łukaszem. On od zawsze ci się podobał. Chciałam go tylko pocieszyć. Nawet nie wiesz, jak bardzo go to zabolało. Jeżeli dobrze zrozumiałam, Mariola wyjechała na szkolenie i po tym, jak poznała Kubę, zerwała z Łukaszem, a Kinga w tym czasie się z nim związała. Kinga, co jest dla ciebie ważne? Najważniejsza do tej pory była dla mnie przyjaźń z Mariolą, ale poznając Łukasza bliżej, on też stał się ważny. Jako przyjaciółka powinnaś mnie zrozumieć. Jaka przyjaciółka? Przyjaciółka przyjaciółce nie odbiera chłopaka. Odebrała chłopaka? Proszę cię, sama z nim zerwałaś. Tak, ale chciałam do niego wrócić. A, czyli już nie chcesz? Tak samo jak nie chcę mieć takiej przyjaciółki jak ty. Czyli według ciebie powinnam z nim zerwać, żeby nasza przyjaźń przetrwała? A masz lepsze rozwiązanie? Powinnaś pogodzić się z tym, że z nim jestem i mnie wspierać. Tobie i tak się z nim nie układało. No, w sumie to masz rację. Jeżeli dobrze zrozumiałam, wasza przyjaźń jest bardzo ważna i widzę, że wam zależy, aby przetrwała. Czyli nie jesteś już na mnie zła? Nie jestem, już z nim się i tak nie układało, po prostu byłam zazdrosna o waszą relację. Czy macie jakieś sposoby na rozwiązanie tego? Najlepiej zapomnimy o tym całym zamieszaniu, niech będzie jak dawniej. Masz rację, chłopak nie powinien nas poruszyć. Czyli mamy rozwiązanie? Tak. To podpiszmy ugodę. Dziękujemy za pomoc. Nie ma za co. Super.